Cześć, z tej strony Maciek Krześniewski, kanał 2 i 3 Liga.pl. Zapraszam Was na podsumowanie 27. kolejki rozgrywek 3 Ligi i grupy 4. Nie ma czasu do stracenia. Prośba o łapkę w górę, również o udostępnienie tego materiału swoim znajomym w swoich kanałach, mediach społecznościowych. No i zapraszam. 27. kolejka, bardzo ciekawa, obfitująca w ciekawe mecze. Na początek zacznijmy sobie od derbowego starcia Stali Stalowa Wola z Siarką Tarnobrzeg. Początek tego spotkania, 12. minuta, dogranie w pole karne, wpada w nie Bartosz Sulkowski. No i oprócz tego, że ma na swoim koncie 11 asyst, miał przed tym spotkaniem, no to jeszcze dokłada drugiego gola. Jak się potem okazało, to nie był jeszcze koniec jego popisów w tym spotkaniu. 1-0 dla Siarki, która to przyjechała kontynuować swój marsz po awans, natomiast Stal Stalowa Wola, no ten mecz to był dla nich w zasadzie taka jedna z niewielu okazji, by troszeczkę zmazać tą plamę, jakim są występy w tym sezonie. No ale w 19 minucie był już 2-0. Gola zdobył Dawid Bałdyga, nie popisał się tutaj Smyłek, który wypluł piłkę przed siebie. Była na meczu tutaj, widzicie, grupa liczna kibiców z Tarnobrzega. No nie poddawali się gracze trenera Surmy. Z rzutu karnego po faulu Stefanika gola zdobywa Szymon Jopek. A potem tuż po przerwie wyrównanie daje Świderski. Dobra piłka na środek pola karnego tam, no, w swoim stylu można powiedzieć. Świderski zdobywa gola na 2-2. Wydawało się, że Stalówka może ten mecz odwrócić, ale wtedy do roboty wziął się właśnie Sulkowski. Kapitalne dośrodkowanie w pole karne, prost na głowę Adamka, który przecież nie jest zbyt wysoki, a po raz kolejny trafia głową. No niesamowity jest ten napastnik, trzeba przyznać, i daje Siarce bardzo dużo, bardzo duży komfort i gwarancję bramek. Były napastnik między innymi Wygier Suwałki, jak widać też wzrost nie przeszkadza mu w strzelaniu goli głową. Na dobicie Stalówki, 85. minuta, fatalny błąd w defensywie. To już skurcze zaczęły łapać zawodników z Tarnobrzega, no ale nic sobie nie robił z asysty obrońców. Agudo nie przerwał też gry, oczywiście ze względu na leżącego na placu gry partnera z drużyny, i wykończył tą akcję w naprawdę kapitalny sposób, na pełnym relaksie, na pełnym luzie, z pełną świadomością swoich umiejętności. No i Agudo daje, a w zasadzie nie sam Agudo, ale on ustala wynik meczu. No i ten gol ostatecznie przesądził o zwycięstwie Siarki. Duży kop taki też, jeśli chodzi o kwestie psychologiczne, myślę, po tym zwycięstwie w derbach, a Stal Stalowa Wola, no już ten sezon to chyba chciałaby, żeby się jak najszybciej zakończył. Drugie spotkanie, które mam Wam do pokazania, Wisła Sandomierz Orlęta Radzeń. Tutaj bardzo dobra dyspozycja gości z Radzenia. Gwiazdą tego spotkania śmiało można nazwać Przemysława Koszela. To jest 29. minuta. No fatalnie grali w defensywie zawodnicy z Sandomierza. Oni są coraz bliżej spadku. A tutaj mamy bramki. Przełączyłem sobie. Wszystkie bramki mamy razem. Jak zawsze na kapitalnym kanale Orlęta Spomlek TV, gdzie zawsze po każdym meczu coś jest wrzucone i to w dobrej jakości, więc naprawdę jeszcze raz będę chwalił, bo w tej trzecioligowej rzeczywistości to się ceni. Koszel na 1-0, tuż po przerwie, 52. minuta. No zobaczcie sami, co robili zawodnicy trenera Pacholarza. No to jest kryminał piłkarski, a Koszel zdobywa takie oto piękne trafienie, przekładanka nad piłką i strzał w zasadzie prawie że w boczną siatkę. No naprawdę czapki z głów, świetne trafienie, przyjemnie się to ogląda. Ozdoba tego meczu. A zobaczmy sobie jeszcze raz. Ciach, ciach, ciach do prawej nogi. No nie, no wybornie to zrobił, naprawdę. Mega mi się podoba to trafienie. I 59. minuta. Gola na 3-0 zdobywa Szymon Kamiński. Też nie pomógł swojemu zespołowi Wróblewski, bramkarz Wisły. No tutaj myślę, mógł spokojnie z bramki wyjść, no ale
ostatecznie to kończy się trzecim golem dla Orląt. No i Orlęta już rozluźnione, pewne utrzymania, mogą sobie dograć ten sezon do końca. No i też fajna taka podwalina się stworzyła tam zespołu, który być może powalczy o coś więcej w przyszłym sezonie. Kolejne spotkanie, Korona Rzeszów-Tomasowia, no tutaj mecz z kategorii meczów o życie dla Korony Rzeszów. Kolejny skrócik z kanału Dobre Strony Naszego Miasta, też jeden z moich ulubionych kanałów, który zawsze po każdym meczu Tomasowi wrzuca co najmniej bramki. No i Korona dobrze rozpoczęła to spotkanie. 25 minuta, fatalny błąd bramkarza Tomasowi. No i 1-0 dla Korony. Łukasz Bartoszyk tutaj podał pod nogi przeciwnika, ale Tomasowia się nie poddała. Tomasowia walczyła, mimo tego, że już jest jedną nogą w czwartej lidze. Uderzenie zza pola karnego Benua Doito, jakoś tak to się czyta, nie znam się za bardzo na języku francuskim. To było tuż przed przerwą, 44 minuta, też zasłonięty wydaje się był Pawlus, a tutaj 55 minuta, Jakub Szuta i niespodziewanie, można powiedzieć, Tomasowia wyciąga wynik na swoją korzyść. Tutaj jeszcze Korona zawodnik Korony Szymon Rygiel dostał czerwoną kartkę. Więc Korona kończyła w dziesiątkę, no ale i tak mogła zdobyć co najmniej punkt, bo tuż po tej czerwonej kartce nie miała w 63 minucie rzut karny, ale Paweł Piątek, no sami zresztą zobaczcie. Paweł Piątek wykonał ten rzut karny, jakby nie zjadł śniadania, a potem jeszcze zrobił fikołka. No, kuriozalna sytuacja, trzeba przyznać. Mi jest troszeczkę do śmiechu, ale na pewno nie jest do śmiechu Koronie, która coraz bliżej spadku. Za chwilę arcyważny mecz z Czarnymi Połaniec o życie, można powiedzieć. Wygrywa Tomasowia w Podrzeszowem 2-1. Bardzo ważny ten też mecz w czołówce. Podhale podejmuje Łagów, no i tutaj ten mecz w cudzysłowie rozstrzygnął się już w szóstej minucie. Szymajda wychodzi do zagrania od Brody, zbyt krótkiego zagrania, fauluje zawodnika Łagowa. No i dostaje czerwoną kartkę tuż po chwili Imiela, ładuje piłkę no po prostu pod poprzeczkę w taki oto sposób. Czapki z głów, naprawdę buka z masłem to była dla Imieli. A tuż po chwili, w 16 minucie, takim oto chyba nie najczystszym strzałem na prowadzenie 2-0 wyprowadza Łagów Michał Mydlarz. Duża radość w Łagowie, no tam widać ten team spirit, widać, że to wszystko się klei, widać, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. No i co już, Podhale atakowało. Nawet grając w dziesiątkę, nawet momentami spychali Łagów do defensywy, no ale nie było zbyt dużo klarownych sytuacji do zdobycia gola, też pewnie bronił Lipiec. No i ostatecznie Łagów wygrywa 2-0 w Nowym Targu i też ma już lepszy bilans spotkań bezpośrednich z Podhalem, co może być bardzo ważne na koniec tego sezonu. Tutaj mieliśmy prawdziwą strzelaninę w Białej Podlaskiej, no też fajnie, że Podlasie coś działa i transmisję daje na YouTube'a. Też jacyś sponsorzy się tutaj pojawiają. No fajnie, fajnie, tak to powinno wyglądać. Wiśniewski w 20 minucie w taki oto sposób zdobywa gola na 1-0. No, Cracovia pokazuje, że
te pogłoski, czy chce awansować, czy nie, to jakieś wyssane z palca, bo oczywiście, jak widać, chce walczyć o awans Cracovia Kanach. Na 2-0 z karnego ten zawodnik też ostatnio wyśmienitej dyspozycji. No i rozpoczęło się ostre strzelanie, ależ tutaj fajnie naprawdę uderzył Wiśniewski. No to jest zawodnik, który w mojej opinii może niebawem dostać szansę w pierwszym zespole, bo w rezerwach gra świetnie. No i już rozluźniona Cracovia. Kolejny strzał, tym razem głową w 67 minucie Tomasz Bała. 79 minuta. Kacper Grzebieluch. O, dziurawili tutaj obronę Podlasia straszliwie zawodnicy Cracovii drugiej. A pieczęć nad tym wszystkim, nad tym zwycięstwem stawia Michał Stachera. 88 minuta. Też bardzo ładny strzał z dystansu. No, Cracovia wiemy, jakich ma zawodników. Dobrzy technicznie, dobrze wyszkoleni. Jak złapią luz, jak mają pewność. Mają też dobrych zawodników w obronie, którzy powiedzmy dają pewną gwarancję, jak chociażby Urban czy Wilk jakości. Jest tam sporo też z tyłu, więc no, Cracovia, powiem szczerze, idzie jak po swoje. 6-0 rozbija na wyjeździe Podlasie. No i cóż, tyle z tej kolejki, ponieważ Chełmianka oczywiście nie chce być tutaj umieszczana na tym kanale, więc 0-0 z Wisłoką. No tam mecz wyrównany, ale ostatecznie strata punktów Chełmianki. Chyba troszeczkę też, jak sam trener mówił, trener z Łomanciuk na konferencji, troszeczkę fizycznie ich brakło. No i tracą, jakby nie było, zawodnicy z Chełma 2 punkty. Wisłoka dopisuje sobie 1. Awia rozbija 8-2 Sokół Sieniawa. No niesamowity mecz, tam wydawało się przez moment, że będzie wymiana ciosów, no a skończyło się na tych ciosach w zasadzie w jedną stronę, szczególnie w drugiej połowie. Oczywiście popis, czy to Kuncy, czy to Wojciecha Białka, strzelił również Pisarek dla Sokoła, to na pewno warto odnotować, bo tego zawodnika sobie tam gdzieś śledzimy. No tak czy inaczej, Awia wciąż ma szansę na awans, jakby nie było. A terminarz do końca sezonu w zasadzie Awia nie gra z nikim, chyba powyżej 8 miejsca. Wszystko to jest z dołem, nawet myślę, że tak, chyba z Krzogra jedynie, więc siódmą drużyną w tabeli, z tego co pamiętam, a tak to jest sam dół tabeli, więc no kto wie, jak czołówka będzie się bić ze sobą, to wtedy Awia może na tym skorzystać. Potencjał na pewno ten zespół ma, ale tego skrótu niestety nie ma nigdzie. Czarni zremisowali, wywieźli punkt z trudnego terenu, ważny punkt na Unitarnów. Zremisowali 1-1. Wiktor Putin dał w 90 minucie punkcik Unii. No a Czarni, jakby nie było, stracili 2 punkty. Też zespół, który łaknie punktów bardzo w walce o utrzymanie. Ale niestety skrótu tego meczu nigdzie nie ma. Bramek również. Wólczanka przegrywał siebie z Krzo. No tutaj już w zasadzie pojedynek takich drużyn, które nie walczą w zasadzie o nic, bo Wólczanka raczej już pogodzona z losem, a Krzo również w środku tabeli. Wygrywa zespół trenera Wójcika 2-1. Gole Zająca i Arlejsona Martineza dla Krzo, dla Wólczanki trafił Krzysztof Pietluk. Zobaczmy sobie komplet wyników. Chełmianka 0-0 z Wisłoką, Podhale przegrywa z Łagowem, Cracovia wygrywa na Podlasiu bardzo okazale, Orlęta wygrywają w Sandomierzu, Siarka również na wyjeździe w Stalowej Woli, Sokół Sieniawa przegrywa z Awią, Tomasowia wygrywa z Koroną, Rzeszów Krasnem, Czarni remisują z Unią i Krzo wygrywa na wyjeździe w Wólce. Jak widać, znowu kolejka bardzo udana dla gości, tylko w zasadzie Awia z gospodarzy wygrała swój mecz u siebie. Tyle jeśli chodzi o wyniki. Zobaczmy sobie tabelę. Cracovia prowadzi punktów 54, za nimi tyle samo punktów Siarka i Łagów, za nimi Chełmianka i Podhale punktów po 51, Awia 47, ale tak jak mówię, ten terminarz Awia ma naprawdę kapitalny, przynajmniej na papierze, do końca sezonu, więc też może się jakoś podłączyć pod
walkę o awans. Tyle ode mnie. Następna kolejka też bardzo ciekawie się zapowiada. Być może będę miał dla Was taki bonusik, ale to raczej na kanale drugoligowy, z który też serdecznie Wam polecam subskrybować, bo będę w sobotę na spotkaniu Krakowi drugiej z Podhalem. Tam być może jakiegoś vloga się uda nakręcić z tego spotkania i na pewno coś więcej o tym meczu będę mógł powiedzieć, przyglądając się mu z bliska. Dzięki za dziś, pozdrawiam serdecznie, Maciek Szcześniewski, cześć.